Radio Gdańsk. Słuchaj. Kontrolowana. A z nami Maciej Łopiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Rozmawia Agnieszka Michajłow. Dzień dobry, panie ministrze, witamy. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan prezydent Andrzej Duda ostatnio pozytywnie ocenił wystąpienie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w sprawie kierunków naszej polityki zagranicznej. Czy to jest trochę tak, że my teraz będziemy się raczej układać z Wielką Brytanią i spróbujemy z Grupą Wyszehradzką, a zdystansujemy się od Niemiec, czy nie? Nie, no, minister Waszczykowski wymienił Niemcy jako naszego bardzo ważnego partnera w Unii Europejskiej i to nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości lekceważy stosunki z Niemcami. Wręcz przeciwnie, przywiązujemy do nich dużą wagę, ale chcielibyśmy, żeby to były stosunki naprawdę partnerskie. A one dotychczas takie nie były? Nie. Mam wrażenie, że do tej pory takie nie były, że przyjmowaliśmy taką koncepcję, żeby zgadzać się właściwie na wszystko, co proponował Berlin i co proponowała Bruksela. Nie bez powodu wymieniam te stolice w takiej kolejności. Podczas gdy nie jest w naszym interesie lansowanie teorii, że Unia Europejska powinna zmierzać w stronę maksymalnej integracji, a w końcu w nie dającej się określić przyszłości przekształcić się w federację. Ale czy jest tam po drodze z Brytyjczykami, którzy z jednej strony chcą teraz ograniczyć jakby pomoc socjalną, która dotknie Polaków, ale z drugiej strony też straszą właściwie wyjściem z Unii Europejskiej, z Brytyjczykami, którzy nieźle korzystają na tej Unii Europejskiej? My nie jesteśmy zwolennikami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, natomiast mamy bardzo wiele wspólnych spraw, mamy bardzo wiele wspólnych interesów i mamy zbieżne w znacznej mierze poglądy na bardzo wiele spraw dotyczących i Unii Europejskiej, i polityki globalnej. A co z Rosją, panie ministrze? Nie pytam tylko o Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, ale także o prezydenta. Czy prezydent ma jakiś pomysł, co zrobić w relacjach z Rosją? Czy można coś zmienić? No, złożyliśmy wyraźną deklarację, że chcemy mieć otwarte kanały komunikacyjne z Rosją, a nawet w tak trudnej sytuacji jak w tej chwili, że domagamy się tylko, żeby Rosja przestrzegała prawa międzynarodowego, a domagamy się też, żeby w stosunkach z nami była równowaga między stronami, tak, żebyśmy mogli doczekać się powrotu wraku samolotu Tu-154, żebyśmy dostali czarne skrzynki, żeby wreszcie Rosjanie udostępnili dokumentację dotyczącą pomordowanych polskich oficerów. I to jest jakby warunek taki podstawowy, jedyny? A co z interwencją rosyjską na Ukrainie? No zdecydowanie jesteśmy przeciwni interwencji rosyjskiej na Ukrainie, to jest oczywiste. Domagamy się zaprzestania tej interwencji. A domagamy się wycofania wojsk z Donbasu. Pytanie, czy można rozmawiać z Putinem albo jego administracją, dopóki to się nie wydarzy na Ukrainie, pana zdaniem? Czy zawsze można rozmawiać i należy rozmawiać i należy jasno i wyraźnie określić nasze stanowisko. I to stanowisko jest właśnie takie. Rosjanie powinni porzucić interwencję na Ukrainie, powinni wycofać wojsko, powinni przestrzegać prawa międzynarodowego. To odejdźmy od tych na pewien moment spraw zagranicznych, a skupmy się na sprawach Polski. Dzisiaj rząd przedstawi ten projekt ustawy 500+, który ma wspierać polskie rodziny. Czy ten projekt w takiej formie, której jest proponowany, czy on się prezydentowi podoba? Ten projekt jest realizacją zobowiązań wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda również w kampanii o tym mówił, a ten projekt jest próbą zapobieżenia katastrofie demograficznej, jaka wisi nad Polską i to jest bardzo poważny problem. Dlatego myślę, że wprowadzenie tego projektu powinno być dobrze przyjęte przez większość
Polaków i jak sądzę, jest dobrze przyjmowane przez większość Polaków. A te obawy, na przykład o zepsucie rynku pracy, takich obaw... Ale wobec każdego projektu można mieć obawy, każdy projekt można krytykować. Ja pragnę podkreślić, że to jest pierwsza od lat poważna, podkreślam, próba pomocy rodzinie, zwiększenia dzietności i poprawy sytuacji demograficznej. Czy jednak nie powinno być takiego ograniczenia, że ludzie tak zwani bogaci, czyli żyjący powyżej tam pewnego poziomu, nie powinni korzystać z pieniędzy publicznych? Wtedy to była pomoc socjalna. Istotą tego projektu jest wsparcie dla rodzin, które decydują się na więcej dzieci niż jedno. To, czy ludzie dobrze sytuowani będą brali te pieniądze, czy nie będą brali tych pieniędzy, to jest raczej ich sprawa, a nie rządu. Ja rozumiem apele, które wygłaszane są przez posłów, ministrów w rządzie Beaty Szydło. Popieram to stanowisko, natomiast powtarzam jeszcze raz, 500 zł na dziecko to nie jest pomoc socjalna. O tym apelu pan mówi, a nie uważa pan, że po prostu, że skoro, nie wiem, posłowie, ministrowie, skoro pan uważa, że pewni ludzie nie powinni brać tych pieniędzy, to po prostu może nie powinno się dawać im takiej możliwości. No ale jeżeli to ci politycy nie będą brali tego dodatku, to tym lepiej. Natomiast mówię, nie jestem zdania, że powinno się ograniczać w większym stopniu niż to jest w tej chwili grupę osób uprawnionych do otrzymania tego dodatku. Powtarzam jeszcze raz, to nie jest pomoc socjalna, to jest wsparcie większej dzietności. Jak pan ocenia te reakcje, które są po zaprezentowaniu przez Kancelarię Prezydenta no, takiego pomysłu na rozwiązanie problemu zadłużonych w walutach, w kredytach? Pytam między innymi o wypowiedź pana ministra Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, który twierdzi, że pewne ograniczenia powinno być. A ja przypomnę, że kancelaria i pan proponują, żeby nie było ograniczeń ani powierzchniowych, ani jakby zamożności ludzi, którzy się zaplątali w te kredyty walutowe. Jest jedno ograniczenie. Dotyczy ono osób, które prowadzą działalność gospodarczą, tak, i które amortyzowały nieruchomość i koszty kredytu, stanowiły koszty uzyskania przychodów, tak się rozliczały. Te osoby nie zostaną objęte ustawą o przywróceniu równości stron. Myślę, że to jest dobry projekt, choć jeszcze nie jest projektem legislacyjnym. To jest propozycja, którą złożyliśmy środowisku frankowiczów i to jest propozycja, która trafiła do Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ tylko Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje danymi, które pozwolą oszacować koszty wprowadzenia tej regulacji w życie. A te ograniczenia na etapie prac parlamentarnych, liczy się pan z tym, że będą mogły się pojawiać? Tak, no jak... Jakby, na to każdy, jest też jakby zgoda Kancelarii Prezydenta i Prezydenta? Jak każdy projekt, jeżeli ta propozycja stanie się projektem legislacyjnym i trafi do Sejmu, no będzie podlegało normalnej pracy parlamentarnej. Znaczy, moje pytanie jest takie, procedurze. Jeśli będą oszacowane koszty i okażą się na przykład zbyt wysokie, czy wtedy powinno się ograniczać jakby liczbę osób, które powinny skorzystać? Ja nie umiem powiedzieć w tej chwili precyzyjnie, jakie będą koszty, ale sądzę, że jeżeli te koszty będziemy w stanie, a pracujemy w tej chwili nad takim rozwiązaniem też, rozłożyć w czasie, to zamiast 20 czy 30 miliardów okaże się, że rocznie to jest koszt 1,5 miliarda złotych. No więc jest pewna różnica pomiędzy tymi dwoma liczbami. Zobaczymy. No, myślę, że KNF dołoży wszelkich starań, żeby oszacować właściwie te koszty i
wtedy będziemy dalej procedować. Chciałabym pana zapytać jeszcze o ustawę podwyższającą kwotę wolną od podatku, właściwie projekt. Czy tego projektu nie ma, co obiecywał prezydent? Bo nie wiem, bo rząd nie chce teraz jakby rządowi, parlamentowi, ale także budżetowi trochę mieszać, biorąc pod uwagę, że obciążenie chociażby z tytułu ustawy 500+ będzie bardzo wysokie? Po prostu jest pewna kolejność uchwalania ustaw przez parlament. I ja rozumiem, że najlepiej by było, żeby wszystkie ustawy były rozpatrywane w bardzo krótkim terminie, a najlepiej jednocześnie, ale wtedy co zrobić z zarzutami, że Sejm pracuje w nocy, tak? No jeżeli nie, albo, pani redaktor. No, ja myślę, że i ustawa o kwocie wolnej od podatku i ustawa emerytalna będą procedowane przez Sejm w możliwie krótkim czasie. Czyli czy pan na to, że to będzie jeszcze w ciągu kilku najbliższych miesięcy i w tym roku sprawa jakby zostanie... Mam nadzieję, że Sejm podejdzie, bo nie mam żadnych podstaw, żeby sądzić, że było inaczej, poważnie do projektów prezydenta i w możliwie krótkim terminie zajmie się ich rozpatrzeniem. Mówił pan tu już o katastrofie smoleńskiej. Ja chciałabym pana zapytać o inny kontekst. Czy pana zdaniem był szef kancelarii premiera oczywiście i był ambasador Tomasz Arabski powinien zostać skazany za organizację lotu delegacji do Smoleńska? Mogę powiedzieć w tej chwili jedno. Przy przygotowaniach tego lotu rząd popełnił bardzo wiele błędów. Najłagodniej mówiąc, błędów. I moim zdaniem to sąd powinien określić, jaka była w tym rola pana ministra, ambasadora Tomasza Arabskiego. Ja wiem jedno. Przed katastrofą smoleńską zostały popełnione wszystkie możliwe błędy przez rząd polski. A przez kancelarię prezydenta też? Pamiętam, chyba mówiła prokuratura, jak umorzała śledztwo przeciwko między innymi panu ministrowi Arabskiemu, że za lot odpowiadała kancelaria prezydenta. Nie, to jest niezgodne z prawdą. Za przygotowanie tego lotu odpowiadała kancelaria premiera, co było ustalone w tak zwanej instrukcji HEAD i co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Pan ma jakie oczekiwania, jeśli chodzi o sprawę katastrofy smoleńskiej wobec nowego rządu, nowego ministra, zarówno sprawiedliwości, jak i obrony narodowej? Ja bym chciał, żeby ta sprawa, która jest dla mnie też osobistą, żeby ta tragedia została wyjaśniona, żebyśmy mogli poznać, jak doszło do tej katastrofy i kto do niej się przyczynił. Nowa komisja, nowe śledztwo? No to jest sprawa decyzji pana ministra Macierewicza. On powołuje komisję. Proszę mu dać trochę czasu, zobaczymy. Czy kancelaria prezydenta przygotowuje się do jakichś szczególnych obchodów? Czy to będzie się kto inny tym zajmował, jeśli chodzi o obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej? Andrzej Duda zapowiedział, że przed Pałacem Prezydenckim, dopóki nie znajdzie się tam pomnik, staną tablice upamiętniające to wydarzenie, upamiętniające, oddające cześć, hołd ludziom, którzy zginęli pod Smoleńskiem i wspominające, że w tym miejscu przed Pałacem Prezydenckim gromadziły się tysiące, setki tysięcy ludzi, żeby oddać hołd prezydentowi, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom. One staną na 10 kwietnia? Słucham? One staną 10 kwietnia, na 10 kwietnia czy wcześniej? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że na 6. rocznicę katastrofy tablice staną przed pałacem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.